Cześć, z tej strony Jan Kieliński, witajcie na kanale Dirty Tmore. Dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie roweru, który moim zdaniem był jednym z najlepiej jeżdżących rowerów enduro w 2023 roku. Dosyć poważną deklaracją, ale też mówimy o dosyć poważnym rowerze. Za mną jest Prime Thunder Flash. Rower, który może jeszcze nie jest tak bardzo popularny, ale jest na pewno bardzo ciekawą konstrukcją. Ona już w założeniu, kiedy została tworzona, miała być maszyną dla najlepszych zawodników enduro na świecie. Takich, którzy startują na pucharach świata, mistrzostwach świata. I co ciekawe, osoba, która stworzyła ten rower, miała takie doświadczenie, że spokojnie mogła od razu celować w taki kaliber. No, myślę, że teraz to już naprawdę zrobiło się grubo. Konkretnie Prime, marka z Polski, Thunder Flash, rower typowo enduro, 2x29 cali, rama ma 165 mm skoku i jest to rower, który moim zdaniem jest jakby kwintesencją roweru do ścigania się. Oczywiście może być to rower do takiego bardziej klasycznego enduro, ale w moim odczuciu on został 100% zaprojektowany właśnie do tego, żeby być najszybszym w terenie. Rower jest u mnie od początku jesieni, więc jeździłem całą jesień, no i część zimy, bo dzisiaj mamy koniec lutego, pogoda zdecydowanie bardziej rowerowa niż narciarska, więc miałem, myślę, że wystarczającą objętość czasu i dni na tym rowerze, żeby troszeczkę się wypowiedzieć. A w tym odcinku chciałem oczywiście powiedzieć o najważniejszych cechach, takich jak kilka słów o marce, kilka słów o tym konkretnym modelu, o jego specyfikacji, oczywiście o budowie zawieszenia, wejdziemy troszeczkę w kinematykę. No i na koniec chyba zrobimy takie porównanie, gdzie porównamy go zarówno do Santa Cruza, Mega Towera, Antidota, Blackjacka i powiemy sobie, dla kogo to będzie super rozwiązanie, a dla kogo może ten rower nie będzie najlepszym rowerem. Zacznijmy od samej marki. Kiedy wejdziecie na stronę, na pierwszy rzut oka ciężko zobaczyć, że jest to marka polska, ale kiedy wejdziemy w Kontakt, zobaczymy, że Kontakt jest do Częstochowy w Polsce i wszystko się zgadza. Za markę odpowiedzialny jest Piotr Siłczyński, gość, który z grawitacją chyba związany jest od zawsze. Jego takie pierwsze, większe kroki, no to połowa lat 2000, kiedy prowadził downhillowy team UCI Gravity Group. Pod jego skrzydłami jeździli jedni z najlepszych zawodników downhillowych, wykręcających najlepsze wyniki, w ogóle jakiś kosmos, a nie mówimy o czasach dobre 20 lat temu. Niestety przyszedł kryzys, temat teamu się uciął, minęło troszeczkę czasu i powstał pomysł, żeby stworzyć rower. Ramę, taką nie byle ramę, nie byle projekcie, gdzie tam, który można lokalnie zaczynać, tylko taki, który od razu uderza na świat i od razu celuje w to, żeby być ramą na poziomie konstrukcyjnym, technicznym dla osoby, która chce wygrywać w najcięższych, najtrudniejszych zawodach enduro i downhillowych, bo Prime ma tylko dwa modele. Jeden Rocket to jest rower downhillowy i Thunder Flash, który jest za mną, który jest rowerem endurowym. Bardzo ambitne zadanie i trzeba było do tego podejść też odpowiednio ambitnie, czyli żeby zaprojektować taki rower, trzeba było dojść do gościa, który naprawdę wie, co robi. I taką osobą był Cezar Rojo, czyli gość odpowiedzialny, właściciel w zasadzie marki Uno. Myślę, że każdy, kto troszeczkę kojarzy rowery markę Uno, zna, na pewno ma ona dosyć nietuzinkowy design. On też odpowiedzialny jest za zawieszenie typu DevuLink i to zawieszenie też jest w tym rowerze, też o nim troszeczkę więcej powiemy. On między innymi też odpowiedzialny jest za to, jak wyglądają Montregery. Oczywiście nie są to tylko dwie osoby, ale cała sieć kontaktów, które Piotr zbudował w czasie, kiedy zajmował się teamem i potem w kolejnych latach, kiedy rozwijał ten projekt. Rama jest produkowana na Tajwanie. Tu mamy dosyć enigmatyczne określenie, że to jest najlepszy azjatycki karbon. Oczywiście nie możemy dojść do tego, jaką specyfikację ma ten konkretny użyty karbon, ale wiemy, że rama jest na pewno bardzo lekka i jeszcze nie widziałem żadnej połamanej, a widziałem wielu ludzi, którzy naprawdę ciężko na tym rowerze jeżdżą. Niestety w momencie, kiedy doszło do premiery roweru, znów trafił się kolejny kryzys, przyszła pandemia i projekt troszeczkę wyhamował.
Jeżeli chodzi o aktualną sytuację, tych rowerów pojawia się coraz więcej, już od dłuższego czasu są normalnie dostępne, a jeżeli chodzi o ambicje startowania na najwyższym poziomie, to warto powiedzieć, że właśnie na tych rowerach, to znaczy nie na Thunder Flashach, tylko na Rocketach jeździ m.in. Janek Pająk, Michał Śliwka, moim zdaniem chłopaki, którzy ze swoim zaangażowaniem, zapleczem i ambicjami są w stanie dojść do takiej światowej topki elity, jeżeli chodzi o downhill na świecie. Myślę, że jeżeli chodzi o samą markę, to powiedziałem aż za dużo. Zróbmy sobie mały przerywnik, zobaczcie, jak wyglądały moje pierwsze jazdy na Thunder Flashu. Dobra, ten odcinek zaczniemy od jazdy. Przyjechałem na gajki. Co prawda na rowerze już jeździłem, ale do tej pory tylko z grupą. Dzisiaj przyjechałem w miejsce, które znam, żeby pojeździć sam i rzeczywiście wczuć się w detale tego roweru, bo na pewno jest ich dużo, jest to rower wyjątkowy. Na pewno opowiem troszeczkę więcej o konstrukcji, ale zanim zacznę zachwalać, tak jest niesamowicie zbudowany, zobaczmy, czy rzeczywiście jeździ tak dobrze, jak mówią ludzie. Krótki przystanek i muszę wam powiedzieć, że jest jedna rzecz, niezależnie od systemu zawieszenia, sprzętu i tak dalej, która ma ogromne przełożenie na to, czy podjeżdża się łatwiej, czy ciężej. Jest to związane z prostą zasadą fizyki. Czym rower lżejszy, tym podjeżdża łatwiej, a ten jest wyjątkowo lekki. Jeszcze nie ważyłem dokładnie, ale jest odczuwalnie dużo lżejszy niż większość rowerów, na których jeździłem ostatnio. Na pewno jest kwestia lekkiej ramy, ale też bardzo lekkich komponentów. Więc jeżeli chodzi o podjazd, naprawdę wjeżdża dobrze. Jeżeli chodzi o to, czy buja, czy nie buja, oczywiście najlepiej zablokować zawieszenie, bo wtedy nie buja. Tu, w przeciwieństwie do Horsta, mamy dosyć wysoką efektywność pedałowania blisko sagu. Potem ona spada, ale w wysokości sagu jest naprawdę na wysokim poziomie i to powoduje, że rzeczywiście nawet bez zablokowania zawieszenia na miękkim zawieszeniu czujemy, że ono nie buja tak bardzo. W przypadku jeszcze powietrza nie będzie aż tak to odczuwalne. W przypadku sprężyny, którą wsadzę do tego roweru i sprawdzę, jak jeździ na sprężynie, powinno mieć jeszcze większe znaczenie. Złapałem chwilę oddechu, jeszcze spojrzę raz, proszę bardzo, na szyndzielnie, na skrzyczne i mogę jechać do góry na gajki. Dojechałem na szczyt, trasy zaczynają się tam. Miałem na początku jechać pytą, ale pojadę sobie kawałek wiewiórem, żeby się rozgrzać, bo okazuje się, że pod górę też idzie Luce, który zrobi mi dzisiaj kilka strzałów. Zależy mi przede wszystkim na pierwszych wrażeniach i tym, żeby dobrze ustawić ten rower. To naprawdę mam złożone zawieszenie, wiele elementów, które wpływają na odczuwanie roweru i chciałbym dzisiejszą jazdę przeznaczyć głównie na to, żeby jutro móc już pojechać takie, no, prawie 100%. Nie widać za bardzo. Proszę bardzo, są i one gajki. Jest i Lucek, który miał być na szczycie gajków, ale poszedł na wjazd teraz. Cześć Lucek. Cześć. To jest szczyt. No, dzięki, nie tam. Dzięki za info. Dobra, jedźmy w takim razie na pytę. No to mamy pierwszy zjazd w naturalnym terenie za mną. Co mogę powiedzieć? Trasa chciała zrobić mi krzywdę. Jak jeździł rower? Rower pomógł mi, żebym tej krzywdy nie miał, ale oczywiście nie są to warunki, których cokolwiek można powiedzieć więcej. Wiem, że troszeczkę muszę zmienić zawieszenie i jutro pojedziemy na Enduro Trail. Tam takiego błota nie powinno być, bo to rzeczywiście jest mało uczęszczana trasa, dosyć trudna i tu było ślisko.
a jutro już przykatujemy mocno, tylko jeszcze dzisiaj wieczorem kilka poprawek. Zanim pojedziemy na enduro trace'y, powiedzmy sobie troszeczkę o samej konstrukcji. Powiedziałem 100% rower enduro, 2x29 cali, 165 mm skoku z tyłu, z przodu 170. 100% geometria enduro racingowa. Powiem wam, że różni producenci tak już mocno zbliżają się do siebie, jeżeli chodzi o geometrię. Jak spojrzałem sobie na Thunder Flasha, Speca Enduro i Santa Mega Towera, to różnice są tak małe, że jestem przekonany, że 99% riderów, łącznie z tymi super riderami, nie poczułoby różnic geometrycznych. Czyli standardowo tylny widelec tam koło 445, reach tu akurat w LC był 480, kąt główki około 64 stopnie, środek suportowy minus 25 mm, czyli 25 mm poniżej osi kół. To jest taki absolutny standard i pod tym kątem te rowery już chyba są naprawdę prawie identyczne. Jednak geometria to tylko jedna z części składowych tego, jak jeździ cały rower. Na pewno ważnym elementem jest tutaj zawieszenie. Tak jak powiedziałem, jest to zawieszenie Debulink, czyli rodzaj wirtualnego punktu obrotu. Jak przejdę bardziej do analizy tego, jak wygląda jego kinematyka, to porównam też z Santą, gdzie na pierwszy rzut oka mogą być bardzo podobne, chociaż inni mówią, że to zupełnie co innego, ale żeby to dobrze zrozumieć, to musimy pójść do komputera, a na to przyjdzie jeszcze chwila. Wejdźmy bliżej samej konstrukcji i detali tego, jak jest zbudowana rama. Pierwsza sprawa. Rama jest zrobiona z karbonu cała. Wszystkie elementy te konstrukcyjne, czyli przedni trójkąt, tylny trójkąt i dwa linki są robione z karbonu. Co jest ogólnie bardzo mało spotykalne, bo na pewno i w Antidocie, i w Sancie, i w zasadzie w większości karbonowych rowerów z systemem takim devulinkowym czy wirtualu, jak jest w Sancie, te linki są w większości aluminiowe, tu oba są karbonowe. Czy to plus czy minus? Też bym tego tak mocno nie stawiał. Na pewno karbon będzie odrobinę lżejszy, może być odrobinę sztywniejszy, ale z drugiej strony pasowanie łożyc do karbonu to też jest taki temat kontrowersyjny. No i właśnie same łożyska. Jeżeli chodzi o łożyska, mamy tutaj łożysk 12. Co jest ciekawe, w dolnym linku po stronie napędu mamy łożyska podwójnie, czyli mamy jeden link, w którym są dwie osie i po lewej stronie jest jedno łożysko, po prawej są dwa łożyska. W rowerze mamy zastosowane łożyska typu Max, czyli takie, gdzie nie mamy wianków, mamy większą ilość kulek. Takie łożyska dużo lepiej nadają się do przenoszenia strzałów poprzecznych. Zresztą takie łożysko też nie działa jak w wiertarce, że się kręci w nieskończoność, tylko działa w ograniczonym ruchu kątowym, więc to jest standard używania łożysk do ram zawieszonych. Karbonowe oczywiście nie są śruby, śruby są aluminiowe, bardzo ładnie wykonane, uszczelniane zarówno główki śrub, jak i uszczelnienia wewnętrzne na połączeniach. Pod tym względem na pewno rower jest mega dopracowany. I uważam, że on jest dopracowany naprawdę na każdym etapie. I czym jesteśmy bliżej, tym tych elementów jest więcej. Może jest to rzecz, na którą normalnie osoba aż tak bardzo nie zwraca uwagi, ale ja jako projektant od razu to zauważyłem, że mamy bardzo dużo dedykowanych, customowych odbojników elementów gumowych. Wiem z mojej perspektywy, że każdy z takich elementów jest drogi, bardzo droga jest matryca, żeby ją zrobić, a tu mamy ich aż 7. Mamy element do odbijania przy widelcu, mamy specjalny błotniczek dedykowany do tej ramy, mamy rozbudowany system taki osłony przeciwko uderzaniu łańcucha w dolne widełki, mamy osłonę dolnej rury, mamy dedykowaną nawet uszczelkę do obejmy podsiodłowej, więc naprawdę tutaj mamy dużo pracy projektowej i kapitału, który został poświęcony na to, żeby tą ramę zrobić być jak najbardziej, no właśnie, chyba profesjonalnie. Nawet malowanie jest stopień wyżej niż większość tego, co mamy na rynku. Po pierwsze, mamy malowanie dwutonowe, czyli mamy dwa kolory na jednej ramie, czyli malujemy najpierw na jeden kolor, potem malujemy na drugi, a dodatkowo jeszcze mamy taki smaczek, że w dolnej części ramy mamy takie kropki pryskane na ramę. To wydaje mi się, że na każdej ramie będą inne, ponieważ nie jest to moim zdaniem matryca, tylko właśnie są takie natryskiwane elementy. Chociaż dla mnie troszeczkę minusem było to, że tak się przyglądałem
i nie wiedziałem, czy to jest to malowanie, czy ja może pobijałem od kamieni tak tą ramę. Na pewno to, co jest wyjątkowe w tym rowerze, to linia ramy, bryła ramy, to jak koresponduje sobą przód z tyłem, to jak niesamowicie są połączone obłe, okrągłe elementy z bardzo wyraźną linią idącą od przodu do tyłu. I powiem wam, że ja wiem, że na tym się nie jeździ, na designie takim typowo estetycznym się nie jeździ, ale dla mnie jest to wyjątkowo ważne. I ten rower, zarówno z bliska, jak i z daleka, wygląda super, na super dopracowany. Widełki, rocker, przedni trójkąt, to wszystko trzyma ładną linię, to trzyma zapewne zarówno całą bryłę, jak i poszczególne krawędzie, które są zaostrzone na konstrukcji karbonowej. I na przykład tego mi troszeczkę brakuje w takich super konstrukcjach jak Specialized Enduro czy nowy Trek Slash, który pod tym względem estetycznym, no to ja wiem, że on jest funkcjonalny, ale dla mnie rower to też jakiegoś rodzaju dzieło i tu bardzo mocno to czuję i bardzo mi się to podoba. I powiem wam, że to chyba jest jeden z głównych powodów, dlaczego chciałem, żeby ten rower pojawił się na tym kanale. Powiedzieliśmy już o samej ramie, powiedzieliśmy, że to niesamowita konstrukcja i co ważne dla tego całego roweru, jest ona obudowana w naprawdę topową specyfikację. Amortyzacja, mamy tutaj komplet Olinsa, z przodu RXF M2, oczywiście golenie 38 mm, z tyłu TTX 2, może być powietrzny, może być sprężynowy. Jeździłem na obu wersjach. Moim zdaniem lepiej do tej ramy działa damper sprężynowy, ale powiem dlaczego, kiedy będę mówił troszeczkę więcej o kinematyce. Napęd, mówimy tutaj o SRAMie X0, hamulce, kody RSC. Świetne hamulce, świetny napęd. Jeżeli chodzi o koła Industry 9, obręcze aluminiowe, ale już też aluminiowe szprychy, bardzo konkretna specyfikacja. I wielokrotnie mówię o tym, że ciężko powiedzieć, czy rower jest dobry tylko na podstawie ramy, bo rower to pełna specyfikacja i to, jak jeździ rower, zależy od tego, jaką ma specyfikację. I jeżeli wybierzemy sobie super ramę i damy do niej komponenty z średniej półki, to ciężko będzie wydobyć 100% możliwości tego, co się kryje w samej ramie. Moim zdaniem ta specyfikacja pozwala absolutnie odczuć to, co było ideą, kiedy ten rower został zaprojektowany. Tak jak mówiłem w filmie o Sancie, tam mi brakowało tego, że te komponenty jeszcze nie były tak dobre, jakby mogły być. To są tak dobre, że na pewno ja nie jestem w stanie ich w 100% wykorzystać. I chyba właśnie dlatego powiedziałem, że to był najlepszy rower, na którym jeździłem, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę ramę i pełną specyfikację, to on był idealnie dostosowany do mnie. Ja miałem bardzo podobne wrażenie z jazdy na tym rowerze, tak jak w poprzednich latach miałem wrażenie z Carbon Jacka, że ten rower w całości był super. To nie było tylko super rama i doczepione części, tylko to był super rower. I tu właśnie ta pełna specyfikacja czyni ten rower super rowerem. Do tego dochodzą jeszcze takie małe smaczki, jak siodło właśnie z logiem Prima, mamy gripy Audi z obejmami z logiem Prima, kokpit cały jest Rentala. Ja ogólnie nie jestem fanem marki Rental, ale nie da się ukryć, że jest ona pozycjonowana wysoko. W rowerze były opony Maxxisa, z przodu DHF, z tyłu DHR, wersja DD, z przodu chyba wersja Exo Plus, czyli całkiem sensownie, ale ja jeszcze dodatkowo wrzuciłem do tyłu wkładkę Flatouta Cora, no bo nie chciałem zepsuć tak drogich kół, a stwierdziłem, że nie będę go w ogóle oszczędzał, co zresztą zobaczycie za chwilę na filmie z Enduro Trace'u. Wjechaliśmy na szczyt Szyndzielni, było założenie, że potestujemy prawdziwe enduro, czyli jakiś dziabar, gondola i takie klimaty. Ale jest tak dużo ludzi, że nie zdążę zrobić sobie dwóch, trzech lapsów zapoznawczych, czyli zrobimy prawdziwe, dobre, rowerowe dziennikarstwo, test roweru enduro na Rock and Rolli. Co to było za enduro?
muszę wam powiedzieć, niesamowita maszyna. Responsywna, progresywna, wyśrubowana geometria. Skręca jak mulet, skacze jak super enduro. Myślę, że kolejny krok to test na takim dobrym alignie. Myślę, że pora na bystrego. Dobra, ale już bądźmy troszeczkę bardziej poważni, jeżeli chodzi o testowanie roweru, to moim zdaniem, żeby wyrobić sobie taką wstępną opinię, to jest takie, nie wiem, co najmniej 10 dni jazdy rzeczywiście w terenie. Przyjechałem na DH+, jak oglądaliście film o moim starcie w zawodach enduro, które tu były, to wiecie, że ta trasa poszła mi całkiem dobrze, więc wiem, jak się po niej jedzie. Wiem już też, że rower ma kilka rzeczy bardzo charakterystycznych i to niekoniecznie związane z samą budową ramy, ale na przykład bardzo mocno czuję, że jest bardzo dużo punktów zaczepu na pieście, że ona łapie cały czas idealnie i to nie w każdej sytuacji jest plusem. Na pewno czuję, że rower jest długi i jak dla mnie jest za szeroko i za nisko kierownica, dlatego jestem troszeczkę za bardzo rozpłaszczony do przodu, ale to jest kolejna rzecz, którą czuję, jeżeli chodzi o jazdę. Też czuję, że on jest bardzo sztywny bocznie, także rower w ogóle nie pracuje i to można było poczuć na tej rokontroli, szczególnie dociskając zakrętach rower, że on się nie gił. Podoba mi się to, że zmieniłem powietrze na sprężynę. To powietrze było rzeczywiście takie trochę drętwe na początku. To zresztą tak, jak jest charakterystyka. I troszeczkę wczoraj w tym terenie czułem, że ono nie jest tak pluszowe, jak powinno być. Sprężyna jest zdecydowanie dla mnie lepsza. To jest czuć, że ta rama jest progresywna. Myślę, że tutaj przekatuję troszeczkę mocniej tego DH+, i będziemy mogli troszeczkę więcej powiedzieć o tym, jak on sprawdza się w terenie, do którego został przeznaczony, bo ten rower został stworzony do wyścigów. Mam nadzieję, że edit wam się bardzo podobał. Moim zdaniem to właśnie do takiej jazdy został stworzony Thunder Flash. Do takiej może odrobinę szybszej. Przeskoczmy jednak sobie na chwilę do studia. Studio się jeszcze tworzy. Mam nadzieję, że właśnie tu będziemy nagrywali kolejne filmy, między innymi dotyczące zawieszeń. Wejdźmy sobie na stronę Prima. Moim zdaniem zresztą strona Prima jest bardzo fajnie przygotowana. Między innymi zobaczycie na niej rzeczy, o których wam mówiłem, czyli tą całą sieć tych protektorów, to jak jest budowana linia ramy, to jakie mamy łożyskowania, połączenia, naprawdę te wszystkie elementy świetnie są tutaj pokazane. Zjeżdżamy niżej. Dochodzimy do miejsca, gdzie mamy wykresy, mamy napisany antyskład i na dole pod ramą mamy taki mały suwaczek. Jak ruszamy suwaczkiem, to ugina nam się rama i to jest super przykład, żebyśmy zobaczyli, jak dokładnie działa to zawieszenie. Podobne zawieszenie, w zasadzie taki sam Devu Link, tylko różniący się tymi kątami krzywek, to będziemy mieli w Banshee, w Montregerach i w Giantie, no bo w końcu Maestro to też jest właśnie taki Devu Link. I teraz na czym to dokładnie polega? Mamy element przedni trójkąt, mamy element tylny trójkąt i dwie małe krzywki, które ruszają się w tym samym kierunku. Znaczy przy jednym ruchu kręcą się w tych samych kierunkach. I to odróżnia Devu Link od VPP. Z czym to się wiąże dalej? Powiemy za chwilę. Zwróćcie uwagę, że jeżeli rama się ugina, to cały tylny wachacz, on tak jakby cały przesuwa się prawie że równolegle do ziemi, do góry i do przodu. Oznacza to, że nie ma za bardzo rotacji tego wahacza. Ona jest tutaj bardzo nieduża, a przez to nie ma też rotacji elementu, do którego przyczepiony jest hamulec. I to będzie dosyć taka kluczowa różnica pomiędzy jednym a drugim systemem. Zresztą przeskoczmy sobie do Santy VPP i zobaczmy, jak to na przykładzie właśnie Mega Towera wygląda. Tu mamy dwa linki, dwa krótkie linki, które kręcą się w przeciwnych kierunkach. Może na pierwszy rzut oka nie widzicie tego, że się różnią w dwóch różnych kierunkach, ale narysuję wam takie strzałki. Teraz zobaczcie, jak się ugina, prostuje, to mamy ten ruch w przeciwnym kierunku. Na co się to przekłada? Przede wszystkim już tutaj możecie zobaczyć, że wahacz
trochę się rotuje, szczególnie w tej pierwszej fazie ugięcia, widać, że on się obraca cały, nie idzie tak równolegle do ziemi, jak było to w przypadku Devolinku. Przekłada się to na to, że z założenia VPP w większości przypadków będzie miał gorszy parametr anti-rise niż w przypadku Devolinka. Co to oznacza? Oznacza to tylko tyle, że teoretycznie VPP bardziej usztywnia się, nurkuje i usztywnia się niż Devolink. W praktyce to jedni odczują, inni nie odczują, a szedzi będą gadali głupoty. To tyle, jeżeli chodzi o liczby. Jeżeli chodzi o kolejny parametr, który tutaj mamy opisany na stronie, czyli antyskład, czyli to, jak bardzo pedałując zabezpieczamy zawieszenie przed nurkowaniem. Czyli żeby siła z naszych nóg, z naszej masy szła w napędzanie, a nie w pompowanie zawieszenia antyskład, czyli zapobieganie właśnie temu przysiadowi. Tak zwana efektywność pedałowania. Zakłada się, że najlepszy ten parametr to jest koło 100%. I jak widzimy, mamy też tu fajnie zaznaczone na wykresie, że to 100% mniej więcej wypada w okolicach sagu. A to jest bardzo istotne, bo to właśnie tam potrzebujemy jak największej efektywności pedałowania. Jak widzimy, ona potem spada, co też jest korzystne, bo jeżeli spada nam efektywność pedałowania, to spada nam też odbicie pedałów, tak zwane kopanie po nogach od pedałów. Czy tu jest coś takiego wyjątkowego? Moim zdaniem nie. Te wykresy są jak najbardziej poprawne. Czy będziemy mieli różnicę w przypadku VPP? Będziemy mieli. I to właśnie przez to, że ten górny link kręci się w drugą stronę. Dlaczego? Ponieważ chwilowy punkt obrotu będzie dużo bardziej zmieniał się w przypadku VPP niż w przypadku Devolinka. I to raz będzie na plus, raz oczywiście będzie na minus. W przypadku antyskładu to typowym wykresem dla VPP jest wykres, który bardzo mocno spada w dół, aż do wartości ujemnych. Mamy super efektywność w okolicach pedałowania, a potem mamy ją dużo, dużo mniejszą. I to znowu w teorii ma się przekładać na to, że kiedy pedałujemy, jesteśmy w okolicach sagu, to najefektywniej pedałujemy, a kiedy wpadamy w większą dziurę, to teoretycznie nie powinniśmy dostać takiego kopa. To jest w liczbach. A w rzeczywistości możecie sami napisać, czy wasze zawieszenie w systemie VPP albo w systemie Devolink kopie albo nie kopie i czy jest efektywne w pedałowaniu. Bo moim zdaniem, czym bardziej rozumiem te liczby, czym głębiej w nich jestem, a z drugiej strony, czym częściej jeżdżę na różnych złożonych rowerach, to z mojego odczucia te wykresy to jedno, a rzeczywistość drugie. Jeżeli one są w miarę poprawne i nie mają głupot, to wszystko jest ok. Dobrze, zobaczmy sobie jeszcze jeden dosyć ważny wykres. To jest wykres przełożenia. W zasadzie od niego powinniśmy zacząć, ale już tak się rozpędziłem, rozemocjonowałem w tych systemach zawieszenia, że powiedzmy sobie o krzywej przełożenia. To co widzimy na tym wykresie, to to, że jest to zawieszenie progresywne. Dlaczego? Nie chodzi tylko o to, że linia spada w dół, ale że mamy konkretne liczby, bo mamy od 3,2 do 2,3. Spadek jest praktycznie o jeden raz przełożenie, co moim zdaniem jest już dość dużo. I na tyle dużo, że świetnie pod damper sprężynowy. I nie do końca jestem przekonany, czy też tak idealnie pod damper pobieżny, chociaż producent mówi, że tutaj te dwa dampery będą bardzo dobre, ale jak wiecie, nie da się zrobić wszystkiego idealnego do wszystkiego. I z mojego punktu widzenia, jak jeździłem, jak patrzę na wykres, to damper sprężynowy będzie troszeczkę fajniej działał w tej ramie. Porównajmy sobie to jeszcze do Mega Towera. Jak widzicie, na Mega Towerze znowu wykres jest w okolicach 3 do okolic 2 i znowu takie przełożenie jest bardziej korzystne dla sprężyny niż dla powietrza. Ale proszę was, nie odbierajcie tego, że tylko sprężyna, a powietrze nie, tylko po prostu ten wykres delikatnie skłania w kierunku sprężyny. Ojej, znowu się nagadają o tych technikaliach, myślę, że na razie wystarczy technikali, pora wrócić do podsumowania i powiedzieć sobie o jakichś takich naprawdę minusach tej ramy, bo przecież nie można nam mieć samych plusów. Na ten moment mam wrażenie, że przedstawiłem wam ten rower jako absolutny najlepszy rower na świecie. Chyba aż za bardzo. Dlatego pora znaleźć jakieś minusy. Myślę, że jedną rzeczą, o której na pewno trzeba powiedzieć, to jest to, że ciągle jest to marka
firma mała. Zdecydowanie jest to mniejsza marka niż na przykład Dartmoor. Oczywiście ona działa już globalnie, oczywiście ten produkt jest na wysokim poziomie. Klienci, z którymi rozmawiałem, którzy kupili ten rower, są bardzo zadowoleni z obsługi klienta, z dostępu do zapasowych części, które aktualnie potrzebowali, ale jest to ciągle marka mała i z drugiej strony, jak rozmawiałem z dealerami, którzy mieli te rowery albo będą mieli, to dla nich jest to coś, co jest niepewne. Jeżeli chodzi na przykład o Santę, to Santa moim zdaniem ma chyba jedyny duży plus w stosunku do Prima, to jest to, że jest dużą, stabilną firmą z bardzo rozbudowaną siecią, nie tylko dystrybucji, ale też obsługi klienta, kontroli jakości, coś, co jest bardzo ciężkie do osiągnięcia przez małą markę. I nie chciałbym, żeby w tym momencie, kiedy w 2024 zobaczycie ten film, ja wam mówię, że to jest super rower, wy się zdecydujecie, a okaże się, że na przykład marka nie przetrwa próby czasu. Więc to jest minus, który trzeba brać w jakiś sposób pod uwagę, bo zdarzały się takie rzeczy na rynku. Może się zdarzyć też w drugą stronę, że nagle marka Prime zacznie niesamowicie rosnąć, że cały podium mistrzostw świata downhillu i enduro będzie obstawione przez Prime'a i urośnie tak bardzo, że już nie będzie miała możliwości obsługiwania takich szarych klientów jak wy. Ten drugi scenariusz pewnie dla Prime'a byłby dużo lepszy, ale muszę wam powiedzieć, że jest to ciągle marka mała i z tym wiążą się jakieś problemy, albo mogą się wiązać jakieś problemy. Druga rzecz, powiedziałem, że to jest świetny rower enduro. I to jest świetny rower enduro. Ale to nie jest świetny rower typu funbike, typu freeride, typu bikepark. Oczywiście można na nim latać wszystko i tak samo latałem hop, latałem Alina, jeździłem Easy Line'a, Flow Trail'e i wszystko. Tylko że on jest absolutnie najlepszy do jeżdżenia enduro, a w tych wszystkich innych aspektach grawitacji rowerowej on jest fajny, ale już czuć, że to nie jest rower na przykład dedykowany do Alina. Nie jest to rower dedykowany do jakiegoś takiego jibowania. Ale to dobrze, bo często mamy rowery, które są do wszystkiego i w niczym nie są idealne. Ten jest idealny do enduro, ale niekoniecznie idealny właśnie do tych innych konkurencji, o których powiedziałem. To nie znaczy, że on tam jeździ kiepsko, ale zdecydowanie nie czuć aż tak ogromnej jego przewagi, jaką czuć przy jeżdżeniu enduro. Na koniec coś, co na pewno chcieliście usłyszeć i kurczę, to nie byłoby w porządku, gdybym o tym nie powiedział. Bardzo nie lubię porównywania rowerów takiego wprost, jeden do jednego, bo mówimy o różnych specyfikacjach, mówimy o różnych miejscówkach, gdzie było testowane, mówimy o różnych porach roku, gdzie na przykład ja miałem lepszą, gorszą kondycję, lepiej albo gorzej mi się jeździło, mniej albo bardziej byłem zmęczony, więc ciężko to tak porównać wprost, ale mamy tutaj takich dwóch graczy, na których jeździłem, które też należą do takiej topki endurowej, którymi troszeczkę można się porównać. Pierwsza, już kilka razy przytaczałem, to Santa Mega Tower. Ogólnie konstrukcja dość zbliżona, bo tu i tu mamy wirtualny punkt obrotu, obie konstrukcje są karbonowe, w Sancie mamy aluminiowe linki, tu mamy też karbonowe. Moim zdaniem pod względem tych takich mini detali, tak jak powiedziałem, tych odbojników gumowych czy łożyskowania, to tu Prime wychodzi moim zdaniem delikatnie na prowadzenie. Ale jeżeli chodzi, tak jak powiedziałem, o całą tą strukturę, obsługi klienta, stabilności marki, no to tu bez wątpienia Santa będzie lepsza. Proszę bardzo, to jest kot miś. Kot europejski międzybrodzki. Więc jak widzicie, to jest moim zdaniem największa różnica pomiędzy Thunder Flashem a Mega Towerem. Ogólnie uważam, że to są rowery bardzo do siebie zbliżone. Jeżeli chodzi o to, jak jeżdżą, jak są zbudowane, jakie są użyte technologie, to są rowery bardzo do siebie zbliżone. Troszeczkę inaczej będzie w przypadku Antidota. On już zaczyna się bardziej różnić geometrią i tu dochodzi jeszcze jeden aspekt. W przypadku Antidota mówimy o ramie produkowanej w Polsce, produkowanej kraftowo, na niesamowitym poziomie, praktycznie nieporównywalnym z żadną masową produkcją na świecie, w Azji, na Tajwanie, tak jak jest produkowana Prime, jak jest produkowany Santa. Tamten rower też jeździł idealnie, tak jak ten jeździł idealnie, ale myślę, że tak naprawdę wybór pomiędzy Thunder Flashem, Mega Towerem, a Carbon Jackiem, on nie zachodzi na poziomie głowy, tylko bardziej na poziomie serca. Dla mnie na przykład
Antidot i Prime będzie miało duży plus, że jest marką polską, a jestem ekonomicznym patriotą i jakby ten aspekt byłby dla mnie bardzo ważny. A jeżeli chodzi o inne elementy, to myślę, że powinniście się przejechać, przetestować, poczuć, spojrzeć i zobaczyć, która z tych konstrukcji jest najbliżej waszemu sercu. Już na sam koniec trzeba powiedzieć, dla kogo ten rower byłby dobry, a dla kogo niedobry. I jest to w zasadzie tak samo, jak było w przypadku Carbon Jacka czy Megatowera. Jest to rower dla endurowców. Nie jest to rower dla jibberów, nie jest to rower dla freeride'owców, nie jest to rower dla ludzi, którzy chcą rower bardziej bikeparkowy, tylko naprawdę chcą rower enduro z najwyższej półki, z prawdziwego zdarzenia. Na koniec mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że dowiedzieliście się troszeczkę więcej o Prime, o Thunder Flashu, o kinematyce tego zawieszenia. I mam nadzieję, że wybierając rower do enduro też spojrzycie na Thunder Flasha. To było na tyle. Trzymajcie się. Cześć. Nie, Misiek. Nie miał czyń tu. Idź sobie, bo przeszkadzasz. Oczywiście z przodu 30... Kot mi przyszedł. Przecież nie mogę odrzucić kota. Proszę. Oto obraz. Jan z misiem. Miau? Miau?